Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o wydarzeniach wiosny ludów na ziemiach Polski. Dzisiejsza lekcja będzie składać się z dwóch części. Najpierw przyjrzymy się temu, co działo się w Zaborze Pruskim, a w części drugiej zajmiemy się wydarzeniami wiosny ludów w Zaborze Austriackim. Nie będziemy dzisiaj mówić o Zaborze Rosyjskim, bowiem wiosna ludów w Zaborze Rosyjskim nie zapisała się żadnymi znaczącymi wydarzeniami. O udziale Polaków w wydarzeniach rewolucyjnych w całej ówczesnej Europie opowiem na kolejnej lekcji historii. Wydarzeniem, które rozpoczęło wiosnę ludów w ówczesnej Europie, była rewolucja lutowa we Francji. Rewolucja, która doprowadziła do obalenia we Francji Ludwika Filipa I i ogłoszenia we Francji republiki. 18 marca wybucha rewolucja w Berlinie. Demonstranci domagają się uwolnienia uwięzionych Polaków. I rzeczywiście, 20 marca 1848 roku odzyskują wolność przywódcy ruchu powstańczego sprzed dwóch lat. Wśród nich Ludwik Mierosławski i Karol Liebent. Dlaczego Niemcy upomnieli się uwięzionych Polaków, a warto w tym momencie wspomnieć, że ośmiu z nich. W tym Ludwik Mierosławski, oczekiwało na egzekucję. Byli bowiem skazani na karę śmierci. Otóż wielka w tym zasługa Ludyka Mierosławskiego, kiedy w sierpniu 1837 roku rozpoczął się proces, był on miejscem wspaniałych popisów oratorskich Mierosławskiego. Drugiego dnia procesu Mierosławski mówił m.in., cytuję. Nie my okuliśmy Polskę w traktaty wiedeńskie i Minszegracki. Nie myśmy jej uczynili spokój, o cierpliwość niepodobnym. Nie my więc, a traktaty wasze, ale zbrodnia rozbioru Polski konspiruje od lat siedemdziesięciu przeciwko panowaniu waszemu. Któż wam winien, panowie? Tak jest, mości panowie, kraj spiskował i spiskować będzie, ale to spisek cały i niepodzielny, jak prawa nasze. Czemuż wtedy całej Polski nie widzimy tutaj? Na ławach trybunału waszego. Gdy Mirosławski przemawiał, niemieckie kobiety płakały, mimo że nie znały języka polskiego. Mowy Mirosławskiego były drukowane przez prasę w całej ówczesnej Europie. Profesor Marian Kukiel tak pisał o strategii sądowej Mirosławskiego i jej konsekwencjach. Mirosławski od początku przyjął w zeznaniach jako taktykę obrony: nic nie tajć, przyznawać się do spisku i zamiaru powstania. A dowodzić, że nie było to przeciw Prusom, ale przeciw Rosji i we wspólnym interesie narodów niemieckiego i polskiego. Płomienne jego przemówienia rozbroiły opinię w stosunku do niego i podsądnych. Tak ryzykując głową własną i współwięźniów, ku oburzeniu wielu torował drogę do sojuszu przyszłej rewolucji niemieckiej z Polską. I właśnie to jest dowód owego sojuszu. Jarosławski, Karol Ibeld. Inni uwięzieni odzyskują wolność. Mirosławski natychmiast udaje się do Wielkopolski. W Niemczech do władzy dochodzą liberałowie. Niemcy boją się im interwencji Mikołaja I. 27 marca Mikołaj wydał manifest, w którym znalazły się znamienne słowa: Drżyjcie naród i ukożcie się. Bo z nami Bóg. Trudno było nie odczytać tych słów jako groźbę interwencji, jako ostrzeżenie rzucone pod adresem europejskich krajów ogarniętych rewolucją. Niemcy więc spodziewają się wojny z Rosją. W razie takiej wojny warto było mieć Polaków po swojej stronie. Następuje więc taki krótki okres, kiedy Niemcy szukają porozumienia z Polakami, kiedy Niemcy są otwarci na polskie postulaty, polskie oczekiwania. Na wieść o rewolucji w Berlinie w Poznaniu 20 marca powstał Komitet Narodowy. Weszli do niego przedstawiciele różnych nurtów polskiej opinii publicznej. Jest uważany wówczas za radykała Walenty Stefański. Jest powiązany z Towarzystwem Demokratycznym Polski Jędrzej Moraczewski. Jest Gustaw Potworowski. Wielkopolski konserwatysta. Czyli Komitet Narodowy skupia właśnie całą polską opinię publiczną. Różne jej nurty. To, co nie udało się na emigracji, zjednoczenie emigracji w Poznańskim się udało. Podobne komitety powstają w całej Wielkopolsce. 24 marca król Polski Fryderyk Wilhelm IV wyraża zgodę na reorganizację Wielkiego Księstwa Powstańskiego. Powstają polskie oddziały zbrojne na czele których stoi przybyły z Berlina Ludwik Mierosławski. Nastroje, jakie panowały w Wielkopolsce pod koniec marca 1838 roku, dobrze wyraził Ludwik Mierosławski w napisanym wówczas wierszu dobroń. Pisał w nim. Dobroni ludy, powstańmy wraz i bratniom sobie podajmy dłoń. By zrzucić jarzmo, już nadszedł czas, Wieńcem wolności ozdobić skroń. Tych, co z sekwany kosztują wód, I tych, co wisły, zalegli brzeg, I tych z nadnewy nieszczęsny lud. Niech dziewiętnasty połączy wiek. Komitet Narodowy ogłosił zrównanie wszystkich stanów. Zapowiedział ulgę w spłatach uwłaszczonym chłopom. Proces zwłaszczenia w Wielkopolsce był Rozpisany na długie lata. Wielu chłopów było uwłaszczonych, ale byli jeszcze tacy, którzy pańszczyznę odrabiali. Tym obiecano uwłaszczenie. Obiecano opiekę bezrolnym. A tym, co w razie potrzeby staną pod bronią dla wywalczenia Polski. Nagrody. Czy to uwolnienie od czynszów, czy to w gruntach. Żydom Komitet Narodowy zapowiadał korzystanie z pełnych praw obywatelskich. Komitet Narodowy, jak widzimy, stara się pozyskać dla sprawy polskiej chłopów, stara się pozyskać dla sprawy polskiej Żydów, natomiast narasta niechęć do działalności Polaków ze strony mieszkających w Wielkopolsce Niemców. Jednak bardzo szybko się okazało, że wojny z Rosją nie będzie, że car Mikołaj nie śpieszy się do interwencji, że Francja i Wielka Brytania robią wszystko, żeby do tej interwencji nie doszło. Skoro groźba wojny z Rosją została zaczegnana, to w kręgach rządzących w Niemczech zaczyna dominować stanowisko, że trzeba wycofać się z ustęp na rzecz Polaków, trzeba, mówiąc językiem potocznym, z Polakami zrobić porządek. Pruski polecił, aby dowodzący wojskami niemieckimi w Wielkopolsce generał Fryderyk Kolomb zlikwidował polskie oddziały. Polacy zdają sobie sprawę z dysproporcji sił. Zgodzili się na zawarcie umowy w Jarosławiu 11 kwietnia, zgodnie z którą polskie oddziały miały się zgrupować w czterech obozach. 25 kwietnia, Prusacy podzielili Wielkie Księstwo Poznańskie na dwie nierówne części. Wydzielili Polakom mniejszą część z 26 powiatów, 10 powiatów i część sześciu pozostałych. Czyli mniej więcej 1 trzecia Wielkopolski, ta część zachodnia z Giesnem, została przydzielona Polakom. Reszta miała być wyłączona spod obiecanej Polakom autonomii. Pięć dni później, 30 kwietnia, Komitet Narodowy zaprotestował przeciwko tej decyzji, wezwał do rozbrojenia oddziałów, uważając opór za daremny, i podał się do dymisji. Dzień wcześniej. Generał Kolomb zaatakował obóz Polski w Książu i rozbił go po zaciętej walce. Przewaga wojsk niemieckich nad Polskimi była w tym starciu czterokrotna. Te wydarzenia, o których teraz zaczynam opowiadać, nazywa się często Powstaniem Wielkopolski. Dowodzący Ludwik Mierosławski, po klęsce pod Książem, skoncentrował pozostałe polskie oddziały. Jak możemy przeczytać w leksykonie Bitwy Polskiej. Miał 2700 kosynierów, strzęców i jazdy. Mierosławski skoncentrował żołnierzy w Miłosławiu, do którego zbliżała się kolumna wojsk pruskich, generała Blumena, licząca około 5000 żołnierzy. W pierwszej fazie bitwy słabsze siły polskie zostały wyparte z miasteczka i zajęły pozycję po obu na Chrzost. W drugiej, po otrzymaniu posiłku, Polacy przeprowadzili pomyślny kąt uderzenia wzdłuż osi drogi. Uprzedzili szarżem pruskiej jazdy i wdarli się do miasteczka. Prusacy zostali zmuszeni do odwrotu. Jednak wyczerpane walką oddziały powstańcze nie były zdolne do pościgu. Mamy więc sukces. Mamy więc potyczkę zakończoną zwycięstwem. W bitwie pod Miłosławiem Mierosławski opanowuje Wrześnię. 2 maja dochodzi do kolejnej bitwy. Pojawia się nowy oddział wojsk pruskich liczący 1800 żołnierzy, którym dowodził generał Adolf von Hirschfeld. Mierosławski zagrodził Prusakom drogę pod Sokołowem. Powstańcy podzieli się na kilka oddziałów i zorganizowali punkty oporu, gdzie mieli się skutecznie bronić. Wymiana ognia. Przechodziła się walkę bezpośrednią, bo do ataku ruszyła pruska kawaleria. Polscy kosynierzy, którymi dowodził Ludwik Oborski, skutecznie odparli pruską szarż. Kosynierzy ponieśli jednak duże straty. Do starcia włączyły się jednak formowane pospiesznie chłopskie oddziały z pobliskich wsi, które zmusiły żołnierzy pruskich do rozproszenia i uniemożliwiły im koncentrację w jednym miejscu. Jednocześnie polscy łani obeszli Sokołowo, dostając się na tyły pruskie i zadali nieprzyjaciowi znaczne straty. Wieczór zmusił obie strony do zaprzestania walki. Sytuację wykorzystali Niemcy i wycofali się z pola bitwy. Bitwa pod Sokołowem była najkrwawszym starciem powstania wielkopolskiego. Szacuje się, że Polacy stracili 300 zabitych. Zachęceni sukcesem, chłopi zorganizowali ruch partyzancki w tej części. Wielkopolski. Mierosławski planował uderzenie na Gniezdo. Do tego uderzenia nie doszło, bowiem większość oficerów uważała, że walka jest daremna, że nie ma szans na zwycięstwo. W tej sytuacji 9 maja we wsi bardzo podpisano kapitulację kończącą powstanie Wielkopolski. Mierosławski Został aresztowany, przeciedział jednak w więzieniu tylko dwa miesiące, bowiem dzięki interwencji francuskiej odzyskał wolność. Włączył się później w wydarzenia wiosny ludów na Sycylii, ale o tym na kolejnej lekcji historii. Klęska powstania Wielkopolskiego rozwiała nadzieje Polaków na autonomię, ale wydarzenia w Berlinie powodowały, że Polacy mieli w dalszym ciągu pewne możliwości swobodnego działania. Organizują więc w czerwcu Ligę POLSK, Organizację, która ogarnie całą ziem zamieszkiwanych przez Polaków w obrębie państwa pruskiego. Rozrośnie się do 40 tysięcy członków. Połączy Polaków o różnych poglądach politycznych. Od radykałów przez liberałów po konserwatystów. I stanie się taką wielką szkołą obywatelskiego działania. Kiedy w Niemczech upadnie wiosna ludów, w kwietniu 1850 roku, nigę polską władze pruskie zlikwidują. Ale Polacy, którzy nauczyli się działalności, aktywności, którzy poczuli radość zrobienia czegoś dla rodaku, będą działać dalej. Już poza strukturami organizacyjnymi Ligi Polski. Taką trwałą zdobyczą Wiosny Ludów było też Koło Polskie w parlamencie pruskim, które było przedstawicielem Polaków we władzach ustawodawczych państwa pruskiego. Kolejnym ważnym skutkiem Wiosny Ludów w Zaborze Pruskim było ożywienie narodowe. Nie tylko na Pomorzu Gdańskim, nie tylko w Wielkopolsce. Ale również na Mazurach i na Górnym Śląsku, w Bytomiu. ukazuje się Dziennik Górnośląski. Józef Lompa daje początek Towarzystwu Pracujących dla Oświaty Ludowej. Wiosna Ludowa w Pruskim upadła, ale jej trwałym skutkiem było ożywienie ducha narodowego. Jej trwałym skutkiem byli również ludzie którzy kontynuowali swoją działalność, pracując na rzecz oświaty, pracując na rzecz rozwoju gospodarczego ziem polskich, zaboru pruskiego. Przejdziemy teraz do mawiania wydarzeń wiosny ludów w zaborze austriackim. Rewolucja w Wiedniu wybucha 13 marca. Znienawidzony Klemens Metternich musi z Wiednia uciekać. Do władzy w Wiedniu Dochodzą liberałowie. Kiedy wieści o tych wydarzeniach dotarły do Galicji, już 17 marca i dwa dni później odbywają się masowe demonstracje w Krakowie i Lwowie. Pod wpływem tych demonstracji uwolniono więźniów politycznych, uwolniono ludzi, którzy siedzieli w więzieniach za próby powstańcze, za powstanie krakowskie, za spiski. Za to wszystko, co wiąże się z rokiem 1846. Działacze demokratyczni we Lwowie na czele z Franciszkiem Smolką zebrali tylko jednego dnia 12 tysięcy podpisów. Pod adresem do cesarza w Wiedniu z żądaniem zrównania stanów, zniesienia pańszczyzny, spolszczenia szkół i urzędów, zwołania sejmu w kwietniu. W Krakowie powstaje komitet narodowy z inicjatywy Wiktora Haltmana stowarzyszenia demokratycznego polskiego i centralna rada narodowa w Lwowie z Franciszkiem Smolką i Aleksandrem Fredro W Galicji zaczyna być organizowana gwardia narodowa komitet narodowy planuje uwłaszczyć chłopów w Wielkanoc 23 kwietnia gubernator austriacki Franciszek Stadion Postanowił uprzedzić Polaków i nie czekając na zgodę Wiednia, ogłosił uwłaszczenie chłopów w Wielką Sobotę 22 kwietnia. Dlaczego? Ano dlatego, żeby w dalszym ciągu utrzymywać chłopów w przywiązaniu do monarchii Habsburgu. Aby wmawiać chłopom, że zawdzięczają uwłaszczenie nie dobrej woli polskiej szlachty, ale. Dobremu cesarzowi, który myśli o polskich chłopach i się o nich troszczy, w dalekim Wiedniu. Tak czy inaczej, w Galicji zostaje zlikwidowana pańszczyzna, kończy się w Galicji feudalizm. Kiedy w Krakowie zabroniono pobytu emigrantów, 25 kwietnia odbywają się masowe demonstracje. Dzień później dochodzi do stać z wojskiem budowania barykat. Austriacy zdecydowali się na ostrzał miasta. Z Wawelu. W tej sytuacji Kraków kapituluje, komitet został rozwiązany, podobnie jak Gwardia Narodowa. Wydawało się więc, że wiosna ludów w Krakowie została stłumiona. Jednak wystąpienia rewolucyjne w Wiedniu, które nastąpiły w miesiącu maju, powodują, że Polacy w dalszym ciągu mają możliwość rozwijania instytucji narodowych. Rada Narodowa, którą utworzono we Lwowie, nabiera Ogólno zaborowego charakteru. Rozwija się Gwardia Narodowa, która liczy już około 20 tysięcy członków. Franciszek Stadion postanawia wykorzystać przeciwko Polakom Ukraińców. Namawia Ukraińców, aby wystosowali adres do cesarza z prośbą o ochronę przed Polakami. Adres ten sformułowali duchowni grekokatolicy, nie wszyscy, ci nastawieni bardziej nacjonalistycznie, apelując o podział Galicji na część polską i ukraińską. W czerwcu odbyły się wybory do Wiedeńskiego Zgromadzenia Narodowego. W Galicji mandaty zdobyło 27 ziemian, 31 chłopów, 17 Polaków i 14 Ukraińców. Wśród Ukraińców był Franciszek Stadion, który wystartował właśnie w okręgu wyborczym, dominowanym przez ukraińskich chłopów, 24 przedstawicieli inteligencji miejskiej, 15 księży i dwóch Żydów. Posłowie polscy zawiązali koło polskie, które głosowało tak jak niemieccy demokraci. I jest rzeczą charakterystyczną, że posłowie chłopscy nie weszli do koła polskiego i zasiedli na konserwatywnej prawicy, popierali rząd. Uważany przez nich za obrońcę interesów wsi. W parlamencie wiedeńskim dużą rolę odegrał Franciszek Smulka. Parlament uchwalił uwłaszczenie chłopów całej monarchii w Galicji. To uwłaszczenie było już wcześniej, przy czym utrzymano serwituty i przyznano właścicielom ziemskim odszkodowanie ze strony skarbu państwa. Franciszek Stadion przestał być gubernatorem, zastąpił go Polak. Wacław Michał Zaleski Udało mu się wyjednać dla Polaków pewne istotne ustępstwa od władz austriackich. Prowadzono samorząd w większych polskich miastach. Zapowiedziano spolszczenie wykładów na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie. Zrezygnowano z planów podziału Galicji. Ale przyszłość Polskiego Ruchu Narodowego w Galicji zależała od tego, co dzieje się w Wiedniu? W październiku w Wiedniu wybuchło kolejne powstanie. Jednak rewolucyjny Wiedeń został przez wojska austriackie zdobyty. Oznaczało to klęskę rewolucji austriackiej. Na skutki wydarzeń w Wiedniu nie trzeba było długo czekać. W Lwowie Doszło do sprowokowanej bójki między żołnierzami austriackimi a gwardzistami. Wojsko otoczyło śródmieście. Ludzie zaczęli wznosić barykady, ostrzelano miasto z artylerii. Było stu zabitych, Lwów kapituluje. W tej sytuacji gubernator Zaleski ustępuje ze swojego stanowiska. Zastąpił go agenor Gołuchowski. Austriacy rozwiązują Gwardię i Polskie Organizacje. Wydalono z Galicji emigrantów. W roku następnym, w marcu rozwiązano parlament, a wielu posłów aresztowano. Wiosna ludów w Galicji dobiegła końca. Trwałymi owocami wiosny ludów w Galicji było bez wątpienia uwłaszczenie chłopów i koniec feudalizmu. Trwałym osiągnięciem było również to, że od tej pory Polak był gubernatorem Galicji. I na koniec tej lekcji historii o wydarzeniach wiosny ludów w Zaborze Pruskim i Austriackim opinia historyka Mariana Zgórniaka. Wiosna ludów odegrała również wielką rolę w dziejach Polski. Jej rezultatem było zniesienie pańszczyzny w Zaborze Austriackim i definitywne zakończenie procesów właszczeniowych w Zaborze Pruskim. A także rozwój życia politycznego, prasy i kultury. Rozwoju tego nie udało się całkowicie zahamować. Po zwycięstwie kontrrewolucji, nawet za pomocą terroru policyjnego. Rok 1838. Przyspieszył też proces odradzania się polskiej świadomości narodowej na Śląsku, Pomorzu, Warmii, Mazurach i Śląsku Cieszyńskim. Przyczynił się do ukształtowania zrębów niektórych stronic i kierunków politycznych w kraju i na emigracji. Dla całej radykalnej nowicy europejskiej sprawa Polska w chwili wybuchu rewolucji 1838 roku była niejako jej symbolem.